Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Zacznę od obrażania. Niektórzy twierdzą, że jestem specjalistą od obrażania. No to może z niektórych rzeczy się wytłumaczę, a niektóre potwierdzę. Proszę Państwa, to jest wideo z Rosji. Z tej złej Rosji, gdzie żyją źli Rosjanie, jak to nam próbują wymówić ludzie z establishmentu. Zmieni się, proszę Państwa, narracja, zmieni się wajcha, zmienią się instrukcje, to będą nam mówić, że Rosjanie to bardzo fajny naród. Tu mamy taką sytuację z ulicy, zima, to jest chyba już świeże nagranie, zaznaczone w kółku jest radiowóz policji rosyjskiej, Łada, jadą auta po no, takiej lekko zaśnieżonej ulicy i tu proszę Państwa taki punkcik, to jest pies, który czeka aż ten ruch ustanie, żeby móc przejść. Na tym etapie jeszcze nie wiemy, że piesek kuleje. I co się stanie, proszę Państwa? Policjant wychodzi. Wydawało mi się, że ten policjant weźmie tego psa na ręce i go przeniesie przez jezdnię. A policjant postąpił jak typowy funkcjonariusz. Zatrzymuje ruch, pałką pokazuje samochodom stać, przepuszcza kulejącego pieska. Można jechać. O, i to mi się podoba, proszę Państwa, wydaje mi się, że gdybym był policjantem i gdyby mi przyszło oczywiście to do głowy, też bym tak zareagował. To w kwestii mojego stosunku do zwierząt. A teraz wytłumaczę się z czegoś, co Państwo mi zarzucali w komentarzach, że obrażam szachy. Obrażam szachy, proszę Państwa. Wielu z nas coś tam w życiu uprawiało, trenowało i tak dalej, i tak dalej. Na pewnym etapie mojego rozwoju, dość jeszcze wczesnego, niemal dziecięcego, zajmowałem się strzelectwem. No, mógłbym tutaj przynieść puchary, dyplomy, statuetki, nagrody i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to prymitywna dyscyplina. A to przecież moja, tak? Patent strzelecki wyrobiłem, nie wiem, z 20 lat temu. I co? Teraz obraziłem strzelców? Strzelectwo? W porównaniu z grą polityczną, to niestety, proszę Państwa, i te szachy, i to strzelectwo, to są sytuacje nieporównywalne. Nieporównywalne. Ktoś powie, że no szachy to skomplikowana sprawa, to nie ma co porównywać do strzelectwa. Tak, tak, tak uważacie? Oprócz wszystkich reguł, które obowiązują, proszę Państwa, trzeba znać wiele różnych dyscyplin, metalurgię, trzeba znać, proszę Państwa, nawet geografię, tak? Zależy, w którą stronę się strzela. Tak? Bo niektórzy będą oczywiście wątpić, ale to już jest dawno potwierdzone, że ruch obrotowy ziemi wpływa na celność strzału. Nawet anatomię trzeba znać, żeby być dobrym strzelcem i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, mnóstwo różnego rodzaju rzeczy w to wchodzi, ale mimo wszystko uważam, że to jest prymitywne w porównaniu z grami politycznymi. Nie była to moja intencja obrażać oczywiście szachistów, ale jeżeli są ludzie, którzy twierdzą, że szachy, to jak się gra w szachy, to już się zjadło 7 rozumów i się zna politykę, to proszę Państwa, to jest guzik, prawda? To nie ma nic wspólnego. Tak samo jak w strzelectwie wyrobienie odruchów sobie odpowiednich, wpojenie zasad, trening i tak dalej, dochodzi się do poziomu mistrza, tak samo i w szachach. Ale w polityce można być nogą. Do tego zmierzałem. Powiedziałem to odnośnie przykładu afery, która wybuchła w związku z tą ustawą geologiczną. Proszę Państwa, jest pani mecenas Tarnawa Gwóźdź, która... Ktoś tam dzwonił do naszej koleżanki, nie wiem po co w ogóle dzwonią ludzie do naszej koleżanki pod ten numer telefonu. Tam tylko dzwonimy, żeby zgłosić się do Ruchu Dobrobytu i Pokoju i być częścią tej naszej społeczności. Żaden inny przypadek praktycznie nie wchodzi w grę, chyba że sprawa jest ważna, pilna, a nie żeby komentować moje wypowiedzi. To proszę Państwa, załóżcie sobie jakieś forum i tam sobie to komentujcie. Zresztą mnóstwo jest już tych forów,
gdzie niektórzy ludzie mnie komentują, przy czym popełniają mnóstwo przestępstw, przestępcy po prostu. Także jak chcecie dołączyć do tej braci, no to, to proszę bardzo, to tam sobie idźcie, a nie zawracajcie głowę ludziom, którzy tego czasu nie mają. Odnośnie tej, proszę Państwa, całej afery, piszecie Państwo w komentarzu, że nie o to chodziło, że ja przekręcam słowa pani Tarnawy-Guś. Właśnie, właśnie. Trzeba posłuchać dokładnie, staram się ważyć słowa. Co ja powiedziałem? Powiedziałem, nie słucham, ale z relacji ludzi, którzy słuchają panią Tarnawy-Guś, wychodzą, proszę Państwa, sprzeczne informacje. Ale przyjmuję, że głównie pani Tarnawy-Guś, choć tego nie wiem, powtarzam, co przez panią Tarnawę zapraszam tutaj, panie mecenas, zapraszam, serdecznie zapraszam. Jeżeli pani rzeczywiście zależy na promocji jakże ważnej sprawy, będzie pani miała okazję tutaj naszej publiczności, naszej społeczności zaprezentować ten pogląd. I ja, jeżeli pani mnie przekona, ja będę tak samo głosił to, co pani mówi, aczkolwiek uważam, że to jest tylko marny wycinek naszego życia. A co ja sobie myślę w związku z tym, co Państwo pisali w komentarzach, że panie Maćku, to chodzi o to, że oni nas będą mogli wywłaszczyć bez odszkodowania. To już Państwu mówię. Co mi przyszło do głowy w związku z taką aferą? Nie wierzę w to, że ktoś będzie wywłaszczał obywatela, takiego zwykłego bidoka, co tam sobie gdzieś mieszka, bo pod jego działką, na jakimś marnym hektarku, już nie mówię o działkach, proszę Państwa, w stylu 300-500 metrów, już nie mówię o tych, którzy mieszkają w blokach i mają udział we własności nieruchomości, tam jedna któraś. Nie wierzę w to, że w państwie demokratycznym, a takie mamy, że ktoś będzie ludzi wyrzucał bez odszkodowania, bo sam by sobie szkodził, po prostu. To jest jednak walka z elektoratem. Pójdzie fama i taka partia ma przerąbane. Nawet gdyby takich konsekwencji nie było, to oni się z tym liczą i tego nie zrobią. Najprawdopodobniej ten przepis, zakładam, że on w ogóle jest, dlatego ja zapraszam panią Tarnawę, będzie mogła to wszystko wyłożyć co do przecinka, każdy ten przepis. Ja obiecuję państwu, że temat profesjonalnie omówię, wszak profesjonalistka go propaguje. Uważam, że ten zapis ustawowy dotyczy, proszę Państwa, właśnie dużych powierzchni. Jeżeli korporacja dziś by chciała być wywłaszczona, taki na przykład Miedzi Kuper, proszę Państwa, wiecie, że nie mamy szans. W arbitrażu międzynarodowym przeklapiemy to, bo dostali te złoża w przepisach, które nie zakładały wywłaszczenia bez odszkodowania. Aczkolwiek uważam, że zawsze było można, każdy kraj ma takie prawa. Ale gdy ten przepis wszedł, to proszę Państwa, od tego momentu każda następna korporacja, która będzie chciała kupić las, bo pod tym lasem są jakieś złoża, musi się liczyć z istnieniem przepisu, który mówi, że państwo może wywłaszczyć. I zastanówmy się, czy gdybyśmy rządzili my jako ruch dobrobytu i pokoju, przykładowo ja jako premier, czy wtedy taki przepis nie byłby nam na rękę? Byłby, prawda? Wywalamy Miedzi Kuper i mówimy, sorry, my rozumiemy, że państwo tutaj zainwestowali, ale a paszą do diabła, widziały gały, co brały, taki jest przepis. Proszę Państwa, naprawdę, naprawdę coś tu mi śmierdzi i to naprawdę dużym słowem. I nie mówię tutaj o pani Tarnawie-Guś. Być może, że pani jest nieświadoma tego, jakie mogą być skutki właśnie tego zapisu ustawowego. Tylko korzystne. To proszę Państwa, czy jest ktoś wśród nas, kto uważa, że wielka korporacja, która by ze względu na konieczność spłatę długu, gigantycznego długu, jaki mamy w tej chwili, oddała jakieś złoża obcej korporacji, czy
ktoś uważa, że to by było fair w stosunku do narodu, żeby ta korporacja po prostu przejęła sobie te złoża i je miała na wieczność, po wsze czasy? Przecież to jest fantastyczny przepis. Przepraszam, przed czym tu straszyć i kogo straszyć? Tych nas, bidoków, Polaków, którzy mają jakieś małe nieruchomości, że tu przyjdzie kopalnia, proszę Państwa, państwo nas wywłaszczy z jakiegoś hektarka? Proszę Państwa, to są bzdury. To są bzdury. Co ja podejrzewam? Podejrzewam, że ta awantura, podobna do różnych awantur, które YouTube promuje jak tylko się da i różni antysystemowcy promują jak się tylko da, że to jest właśnie lobbying korporacji. PiS prowadził przepis, podejrzewam, to zostawię na spotkanie z panią Tarnawą Gwóźdź. PiS prowadził prawo, które najprawdopodobniej szybko przeanalizowali prawnicy korporacji i to jest na pewno dla nich niekorzystne, bo zainwestują, a potem się okaże, że to nie będzie ich. Tak jest w Chinach. Mądre chińskie władze właśnie tak ustaliły prawo. Chcesz zarabiać na Chinach? Proszę bardzo, ale po pewnym czasie stanie się to naszą własnością. Super sprawa. Proszę Państwa, czego tu bronić? Czego tu bronić? Interesu korporacji? Ja podejrzewam, że PiS, który przeforsował te przepisy, zakładam, że one w ogóle są, tak? Pani Tarnawa nam to wszystko wytłumaczy, bo teraz to wszystko patykiem na wodzie pisane. Zapewne jak pani mecenas przyjdzie, to przygotuje odpowiedni wydruk, będzie zaznaczone to, co ważne. Ja podejrzewam, że PiS nie zrobił tego dla ochrony naszych polskich interesów, złóż, tylko zrobił to, bo wiedział, że przegra wybory. I żeby nie było tak, że ten następny rząd, czyli Platformy Obywatelskiej, będzie, no ratując sytuację, te potężne długi, do których doprowadziła Platforma, jak i później się nawarstwiły dwa razy więcej zapisu, podejrzewam, że oni specjalnie im zostawili takie kukułcze jajo, żeby ci nie mogli spiąć budżetu, żeby nie mogli sprzedawać tych złóż za darmo wręcz. Rozumiecie? Bo ci prawnicy korporacji odradzą, nie wchodźcie w ten interes, bo nas wywłaszczą bez odszkodowania. I stąd ten lobbying, który jest teraz, bo to korporacje kwiczą. I PiS nie dla naszego dobra, tylko jako kukułcze jajo zostawił takiego zbuka śmierdzącego w tych przepisach. I ten lobbying, jak znam schematy, tak, schematy, mam to doświadczenie jak w grze w szachy, jak w strzelectwie, podejrzewam, że właśnie po to jest ten lobbying, żeby na fali niezadowolenia społecznego, jak to mogą nas wyrzucić? Ciebie, zastanów się, czy to nie o ciebie chodzi, tylko o korporacje, żebyśmy sami spowodowali, żeby przyszły rząd zniósł ten przepis. I wtedy dopiero korporacje będą miały raj. I oto wielka tajemnica ustawy geologicznej i tego pompowania tych jakże naszych, tu za naszym interesem przepisów, żeby były zmienione. Nie zmienimy tego. Będziemy z tego korzystać. Bardzo dobrze, że jest taki przepis. Bardzo dobrze, że jest taki przepis. Zastanówcie się Państwo nad tym, co ja powiedziałem. To bardzo ważne. Dla kogo lobbujemy wielokrotnie. Pamiętacie lobbing na temat atomu, co Konfederacja zaczęła? Taka sama sytuacja. I nagle potem rząd wpuszcza tutaj amerykański kapitał w tę branżę. Tak to działa. Także dzwoneczek, obudźcie się, frajerzy, bo zrobicie bardzo dużo krzywd nam wszystkim, myśląc, że robicie dobrze. Szachy, tak? Podobno szachista to przewiduje ileś ruchów w przód. Ten przepis głównie bruździ korporacją. Okej. Pieski wyjaśniłem. Geologiem wyjaśniłem, ale możecie tam w komentarzach znowu napisać, o co chodzi pani Tarnawie Gwóźdź. Bo to wyjaśniłem. Proszę Państwa, tylko w tej chwili można ze mną polemizować
jeżeli chodzi o tę ustawę w kwestii wywłaszczania pod kątem interesów wielkich korporacji. Tylko. A interes mają w tym, żeby ten zapis został zniesiony. Na całym świecie tak się manipuluje antysystemem. I tylko problem, czy ci, którzy niosą dane korzystne dla korporacji treści, są frajerami, czy dostali za to kasę. To tylko w tym jest problem. I tutaj chciałbym też właśnie przypomnieć nam pewną sytuację związaną z wybitnym dziennikarzem Julianem Assange'em, który, jak wiemy, płaci bardzo wysoką cenę za to, co dla nas wszystkich ludzi na planecie zrobił. Ujawnił, jakimi paskudnymi metodami posługuje się wywiad amerykański i dzięki temu osiąga przewagę dla swojego kapitału, dla swoich multimiliarderów. Paskudna sprawa. Podsłuchy, zbieranie danych i wyciąganie haków. Julian Assange to ujawnił. Dzięki temu nie musimy wnioskować z logiki, ale wiemy na pewno już, że oni tak działają i w ten sposób kontrolują polityków na całym świecie. A więc, proszę Państwa, Ruch Dobrobytu i Pokoju uzyskał 0,12% w 11 okręgach. Arytmetycznie razy 4 było to by około 0,5%. Oczywiście, gdybyśmy mieli Komitet Ogólnokrajowy, byłoby to więcej, bo byśmy mieli dostęp do mediów głównego nurtu, gdzie byśmy mogli przekonać innych ludzi tak samo sensownie myślących i dać nadzieję tym, którzy już utracili nadzieję w to, że są normalni ludzie. Ale to się nie stało. Mieliśmy problemy w niektórych okręgach z uzyskaniem odpowiedniej ilości podpisów. Nie mogliśmy uzyskać satysfakcjonującego wyniku. Ale, proszę Państwa, siedzimy na tej samej półce, co komitet, który był powołany do wyborów senackich w Australii, gdzie ideą, celem tego komitetu było spowodowanie, że Julian Assange, który już wtedy siedział w tym areszcie w ambasadzie Ekwadoru, miał uzyskać mandat senacki w Australii. I ten komitet właśnie się nazywał Partia WikiLeaks, czyli medium pana Juliana Assange'a. Jak pisze Wikipedia, była to niewielka partia polityczna w Australii w latach 2013-15. Partia została utworzona częściowo w celu wsparcia nieudanej kandydatury Juliana Assange'a do Senatu Australii. Uzyskała, proszę Państwa, nieco ponad 0,5%. Podobny wynik, co nasz arytmetyczny. Także dobry start. Jesteśmy w dobrym towarzystwie. 0,5% normalnych ludzi, przy czym wielu nie słyszało, to dobre lokowania. To są dobre lokowania. To chciałem tak właśnie wtrącić a propos Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Co tam w polityce? No to, proszę Państwa, możecie sobie włączyć media głównego nurtu. Oni tam się sprzeczają o marchewkę i rzodkiewkę. A tu ciekawostki na polskim rynku i rynku ogólnie europejskim. Business Insider nam o tym przypomina, że nastąpi wielka zmiana na stacjach paliw. I to już od początku 2024 roku, w tym w Polsce. Popularną etylinę E95 ma zastąpić nowy produkt. Ta E95 nazywana jest jako E5, a ma być zastąpiona E10, czyli zwiększa się, i to znacznie, dodatek roślinny do naszego paliwa. Już jest przewidziany program, gdzie będzie można sprawdzić, czy nasze auto w ogóle będzie nadawało się do spalania tego paliwa. Ja już dziś mówię Państwu, że to pozostawi negatywny skutek na mechanizmach naszych aut. I jak to trzeba interpretować? To jest to, proszę Państwa, o czym mówiłem. Pod pozorem ekologii przykryją rosnący kryzys w Europie.
to po to jest pchana ekologia na terenie Europy. Proszę Państwa, tylko Europa tak pcha ekologię. Tylko Europa. Żaden inny kraj na jakimkolwiek kontynencie nie ma takiego wariactwa, jeżeli chodzi o ekologię. Bo nie o ekologię tu chodzi. Tu chodzi o kryzys. Że trzeba będzie, proszę Państwa, przepraszam, oszczędzać na papierze toaletowym i szkłem pupę wycierać. Na tym to polega. To oczywiście zawdzięczamy naszym wyborom. Politycy będą sprawy światopoglądowe oczywiście poruszać i tak dalej, i tak dalej. A chodzi o to, żebyśmy jako tako przetrwali kryzys w norach nieogrzewanych najlepiej. Tak jak to było na przykład w średniowieczu, że tam z chrustu byśmy sobie jakąś chałupkę zrobili, będzie bardzo ekologiczna, wtedy przyznajcie Państwo, ona się sama rozłoży po jakimś czasie, a siła fizyczna będzie potrzebna do pracy w korporacjach. Trochę głupawki, jeżeli chodzi o polskie komentarze, tutaj proszę Państwa, pytaliście Państwo w komentarzu, gdzie się Skrzypczak podział, no właśnie, właśnie się pojawił. Wywołaliśmy wilka z lasu, Skrzypczak komentuje, alarmuje, niechcący słusznie, o tym, co się stało w Holandii. Jak wiemy, w Holandii wygrała partia pana Wildersa, taka antyunijna. I Skrzypczak to komentuje, proszę Państwa, tak. W Europie powstaje koalicja kolaborantów z Rosją i trzeba się zastanowić, jak im przeciwdziałać. Skrzypczak, polityk, proszę Państwa, wielki zrobił z niego. Podejrzewam, że na strzelectwie się zna, ale na polityce to raczej nie. To już takie trójwymiarowe szachy dla niego. Taka kosmiczna strzelanina. Proszę Państwa, projekt wspólnej Europy to projekt, który powstał, żeby stanowić przeciwwagę dla kapitału z Wall Street. Firmy europejskie zmówiły się, że gdy zniesie się pewne bariery cła i tak dalej, będą miały znacznie większy rynek do dyspozycji i po pewnym czasie stworzą potencjał równy firmom amerykańskim. I tak też było. I tak też było. Ktoś mówi, że Unia to projekt dla zniszczenia Europy? Wręcz przeciwnie. To poprzez Unię niszczy się Europę, gdyż przejęli kontrolę nad politykami za pomocą korporacji, które położyły pieniądze na media i tak dalej, i tak dalej. Zaprzeczam temu Jasiowi Fasoli polskiej polityki, czyli generałowi Skrzypczakowi. Proszę Państwa, jeżeli Rosja chce rozwalić Unię, to zastanówmy się, kto tę Unię promował i utrzymywał w czasach największego jej rozkwitu. No to byli, proszę Państwa, tacy politycy jak pani Angela Merkel, tak, pan Hollande. Wtedy gospodarki ich krajów się bardzo rozwijały. No to w czym jest problem? Panie Skrzypczak, gdzie tu jest sens? Dzięki surowcom, które ci politycy załatwili z Rosji. To Rosja, to Putin pompował do Unii potężne ilości taniej energii, żeby Unia stanowiła przeciwwagę dla Wall Street. Nie udało się. Przegraliśmy wszyscy. I Rosja, choć Rosja sobie poradzi, my przegraliśmy tutaj w Unii. To, przepraszam bardzo, to Unia była projektem prorosyjskim czy antyrosyjskim w końcu? To przecież właśnie ze względu na kontakty z Rosją. Te firmy europejskie zarabiały. Volkswagen w tym czasie stał się większy niż General Motors. Największa wtedy, do wtedy, firma motoryzacyjna na świecie. Proszę Państwa, to są durne bzdury. Ja przypominam Państwu, że największe organizacje lobbystyczne na terenie Unii Europejskiej to po stronie producentów europejskich jest European Roundtable, Europejski Okrągły Stół, a po stronie interesów Wall Street jest organizacja Friends of Europe. W tej pierwszej siedzą firmy europejskie, a w tej drugiej siedzą firmy amerykańskie. Oczywiście jakiś tam drobny procent się miesza. Możecie Państwo znaleźć oficjalne strony i Friends of Europe, i European Roundtable,
i sobie sprawdzić, kto jest memberem, czyli członkiem, i to wszystko wyjdzie. I dziś European Roundtable przegrywa, bo firmy mają problem z energią. Droga energia uniemożliwia atrakcyjny produkt, wyprodukowanie atrakcyjnego cenowo produktu. A jak nie będzie produkt atrakcyjny cenowo, to nie będzie się sprzedawał i taka firma zbankrutuje. I o to chodzi w tym projekcie. Więc jeżeli Wilders w Holandii mówi, że trzeba Holandię wyprowadzić z Unii i jak Korwin, uważam, stronnik interesów amerykańskich, odwrócenia uwagi, o którym się mówi, że to stronnik interesów rosyjskich, co jest bujdą na kółkach. Jeżeli Wilders chce wyprowadzić Holandię z Unii, to działa na rzecz kapitału z Wall Street. I to tyle jest, panie Skrzypczak. Czy to jest takie trudne do zrozumienia? Tak samo cała Konfederacja, proszę państwa. Zresztą, proszę państwa, gdy przyjrzymy się na wyniki wyborów w Argentynie, to proszę państwa, to wygrała tam Konfederacja. Prezydent jest konfederatą. Wiele z tych postulatów, które wygłasza pan Javier Milei, to są, proszę państwa, postulaty konfederatów. Zobaczcie, jak białoruska telewizja, czyli narracja białoruska, ocenia nowego prezydenta Argentyny. Puszczę państwu fragment, piąte przez dziesiąte będę tłumaczył. Министерство спорта, нафиг. Министерство культуры, к черту. Министерство окружающей среды. Вон. Вывалить то министерство. Науки в министерство. Вывалить. Защиты, образования, транспорта, транспорту, здоровья, все зликвидовать. Министерство до справ ковид тоже зликвидовать. Из 19 аргентинских министерств. С 19 minister chce zlikwidować 12, zlikwidować Bank Centralny Argentyny, a oprzeć się na Banku Federal Reserve. No proszę państwa, no przecież to już oczy bolą, jak to kłuje w te oczy. Rozmawiałem jakiś czas temu z osobą, którą szanuję, cenię i nawet kiedyś też tak mówiłem, że wypieranie dolara z transakcji międzynarodowych spowoduje, proszę państwa, inflację na dolarze i rzeczywiście ten dolar nie jest taki drogi, ale Amerykanie się odnajdą, bo mogą, ten ktoś musi pamiętać tę rozmowę, bo Amerykanie mogą wcisnąć do jakiegoś kraju, nie wiem, czy musisz to wiedzieć, tego nie mówiłem, dolara amerykańskiego jako walutę w danym kraju. Tak jest w wielu krajach, proszę państwa. Tak jest w wielu krajach Azji, tak jest w wielu krajach Ameryki. Dolar jest drugą walutą i wtedy można drukować tego dolara. Amerykanie nie są głupi. Ja podejrzewam, że ten człowiek, Milei, w Argentynie, to jest sprężyna Wall Street. Nie dopuściliby go do mediów, nie promowaliby go w mediach, gdyby kapitał tego nie chciał. To samo, proszę państwa, jest z Konfederacją, której patronem był Balcerowicz, czyli niszczyciel polskiej gospodarki na początku lat 90., który wprowadzał reformy Balcerowicza, które pierwotnie nazywały się reformy Zaksa i Sorosa. Tak to było, tak to było. Posłuchajmy jeszcze cudów na kiju i kim jest nowy prezydent Javier Milei Argentyny. Z bankami Milei nie ceremonicą. Против него между первым и вторым туром выборов даже возбудили дело по обвинению в антигосударственной деятельности. Он призвал аргентинцев забирать деньги из банков, и национальная валюта в единый миг рухнула на 50%. Od razu po tych jego wygłupach w związku z tym zabieraniem pieniędzy niektórym Argentyńczykom, proszę państwa, to peso argentyńskie runęło o 50%, ale tłum się cieszy. Zobaczycie, co z tego będzie. Proszę państwa, zaraz rozwiążę zagadkę. Państwo niektórzy oczywiście wiecie, domyślacie się, o co chodziło w tym numerze, co prawda demokratycznym, w Argentynie. Tak, Milei chce, żeby... O, proszę państwa, tu piłą spalinową macha, on potem ją odpala, zresztą wielokrotnie się z nią pojawiał. Walutą w Argentynie ma być dolar. O. To mi się podoba,
tu w białoruskiej telewizji Duractwo Klauna. Proszę Państwa, no showman został prezydentem. Zobaczcie, jak to działa. Zobaczcie, jak to działa. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy byli mądrzy, uczyć mądrości. Jak nauczymy ludzi być mądrymi, ja rozumiem, że wtedy elity będą na jeszcze wyższym poziomie mądrości, ale wtedy już się naprawdę nie opłaca podbijać takiego kraju. Lepiej, bo to są już za duże środki finansowe, lepiej skupić się na innych krajach, a taki kraj, gdzie będą mądrzy obywatele, zyska czas na rozwój. Oczywiście tylko przy rządach, które są po stronie obywateli. Dalej, pokazujmy, proszę Państwa, to jest prezydent Ukrainy, przepraszam, Argentyny, ale nie ma się co tutaj przepraszać, bo facet powiedział, że on ze wszystkimi krajami może zerwać stosunki, byle zachować z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aczkolwiek paradoksalnie przez pierwsze lata może tłum być zadowolony. Bo Argentyna, proszę Państwa, ma potężne złoża litu. Odkryto tam w ubiegłym roku potężne złoża litu. I to już był sygnał, że Wall Street zaatakuje, że Wall Street musi położyć łapę na tych złożach i zrobi to poprzez polityków. A że do tej pory nie miał tych polityków po swojej stronie, bo poprzednie władze Argentyny chciały do BRICS-u, no to zrobili mu kampanię. Poważni fachowcy przeanalizowali, na jakim poziomie intelektualnym jest elektorat Argentyny, i wypuścili coś takiego. I to coś wygrało wybory. Известный ученый. У него более 200 публикаций в солидных журналах. Он был топ-менеджером в крупных международных организациях и в гигантских корпорациях, где дурак... О, и тут добре мови дженникаш. Мили был, прошу Państwa, менеджером в światowych корпорациях, где глупых людей не przyjmują до pracy. По определению не держат. Работал советником-консультантом при Всемирном экономическом форуме. Наконец, Милей стал согласованным кандидатом от местного олигархата. Согласитесь, теперь весь этот политический карнавал предстает в новом свете. Но тут уместно вспомнить, что такое вообще сегодняшняя Аргентина. Этот город считает... Катастрофа эта случилась здесь в 2001-м. За 10 дней в стране сменилось 5 президентов, полиция расстреливала демонстрации чуть не залпами, а потом город обрушился в безвластие и надолго стал добычей мародеров. Белорусские дипломаты рассказывали мне, что тогда трупы профы, каждая из которых грозит оказаться последней. Но теперь кризис окончательный. Из своих предвыборных обещаний Милей не реализует и половины, иначе страна опять рухнет в хаос. Słusznie komentator mówi, że przynajmniej połowy obietnic wyborczych, które tak się podobały temu mądremu elektoratowi argentyńskiemu, Milei nie może wprowadzić, bo po prostu kraj upadnie, ale na pewno wprowadzi sprzedaż złóż. Posłuchajcie sobie Państwo, co białoruskie, głównie białoruskie, bo Rosja musi, jest mocarstwem, zachować jakąś neutralność. Ale co białoruskie media mówią o tym kandydacie? Suchej nitki na nim nie zostawiają. Papeć Wall Street, koniec, kropka. I Konfederacja chciała robić nam taką samą kampanię, tylko tam coś z PiS-em inaczej wyszło. O proszę, tu dowód. Gorączka litu w Argentynie. Wielkie zasoby surowca mogą przenieść kraj do wyższej ligi. 30 maja 2022 roku. Proszę Państwa, lit jest pierwiastkiem przyszłości. Sprzęt, który coraz częściej jest używany, już niemal we wszystkich dziedzinach, zasilany jest akumulatorami. Jest to sprzęt bezprzewodowy. Do tego jest potrzebny lit. I najprawdopodobniej tuż po wygranej pan Milei sprzeda też złoża. Ludzie chwilowo dostaną jakieś tam pieniądze, a poprzedni rząd pewnie by za grosze tego sprzedać nie chciał. To są, proszę Państwa, problemy krajów, które mają złoża. Że korporacje te złoża chcą za psie pieniądze. Tak jak było
na przykład w Iranie, gdy u władzy był wybitny człowiek, premier Iranu, pan Mohammad Mossadegh, też nie chciał sprzedawać ropy Brytyjczykom i Amerykanom za 15% wartości, bo oni właśnie muszą mieć taką przebitkę, najlepiej 1000%. Chciał sprzedawać ten surowiec, to samo dotyczyło Saddama Husajna w Iraku, za godziwą cenę. Więc Argentyńczycy pozbędą się tych zapasów litu, chyba że okaże się, że tego litu tam tak naprawdę nie ma tyle, ile się spodziewali. No to trzeba będzie jeszcze w innym kraju przeprowadzić tego typu numer wyborczy. Ludzie, patrząc na skaczącego Milleya, porównują to zachowanie do skaczącego Jelcyna z początku lat 90. w Rosji, gdzie, proszę Państwa, przypominam Państwu, że do kampanii wyborczej Borysa Jelcyna byli wynajęci profesjonalni amerykańscy fachowcy od PR-u i oni, Amerykanie, prowadzili kampanię Borysowi Jelcynowi, bo chodziło o te złoża w Rosji. No, na szczęście, na skutek różnego rodzaju tam oporu, przewrotów i tak dalej, Rosjanom udało się złoża zostawić dla narodu rosyjskiego. Nam zobaczymy. Póki co ten zapis z ustawy geologicznej uważam, że jest dobry, że on, następnych, którzy będą chcieli położyć łapę na naszych złożach, będzie jakoś tam powstrzymywał. Dlatego środowisko Konfederacji tak obstaje za zmianą tego niewdzięcznego zapisu, że państwo będzie mogło bez odszkodowania, tak? A nas do tej wojny propagandowej związanej z wielkimi nadziejami Wall Street na położenie łapy na złożach w Rosji wykorzystuje się w sposób paskudny. Każą nam nienawidzić Rosjan. Proszę Państwa, wszystkiemu winni są Rosjanie. Ja będę od czasu do czasu prezentował swoje zdanie, poparte jakimiś tam przesłankami, dowodami, że Rosjanie są niewinni. Jeżeli nawet dochodziło do różnego rodzaju scen związanych tam z gnębieniem opozycji, mordami itd. Rosjanie jako naród nie są temu winni. Winny jest ten, który stworzył komunistyczny ZSRR. To ci są winni. A którzy to są? No to wiemy, którzy to są. Ci, którzy obalili władzę w Rosji, bo łatwiej było sobie poradzić z tłumem niż z kimś, kto z mocy prawa jest właścicielem wszystkiego, czyli carem Rosji. To był to prosty manewr, prosty manewr. Proszę Państwa, armia sowiecka, radziecka w czasie II wojny światowej miała 12% Ukraińców. W tej narracji polskich patriotów, historyków i tak dalej, winni są Rosjanie. Gdy wchodzimy głębiej w życiorysy niektórych tych wojskowych, no to poczytamy. 5 Ukraińców pełniło funkcję marszałków Związku Radzieckiego. My tu mówimy o okresie II wojny światowej. Semen Tymoszenko, dowódca frontu ukraińskiego w czasie agresji na Polskę w 1939 roku, frontu zachodniego, południowo-zachodniego, stalingradzkiego i północno-zachodniego w wojnie sowiecko-niemieckiej, przewodniczący stawki Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej. Klement Woroszyłow, dowódca frontu północno-zachodniego, leningradzkiego, Wołochowskiego i Samodzielnej Armii Nadmorskiej, tak zwany dowódca ruchu partyzanckiego, jeden z odpowiedzialnych za mord na polskich oficerach w Katyniu, Ukrainiec. Rodion Malinowski, dowódca frontu południowego, południowo-zachodniego, przemianowanego na trzeci ukraiński, drugiego ukraińskiego i zabajkalskiego, pogromca Japończyków w ofensywie dalekowschodniej. Japończycy mają nienawidzić oczywiście za to Rosjan.
Andrii Jaromienko, dowódca frontu zachodniego. My tu mówimy o marszałkach, nie o generałach. Briańskiego, południowo-wschodniego, stalingradzkiego, południowo-kalińskiego, samodzielnej armii nadmorskiej, drugiego frontu nadbałtyckiego i czwartego frontu ukraińskiego oraz Georgii Kulik, dowódca 54. armii, zdegradowany do stopnia generała majora za oddanie Niemcom Kerczu na Krymie. Spośród szarż generalskich wart opisanie jest generał major Iwan Czernichowski, już samo nazwisko mówi, skąd był, dowódca frontu zachodniego i trzeciego frontu białoruskiego, główny wykonawca obławy augustowskiej, akcji aresztowania i wymordowania 7 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Ale winni są Rosjanie. Ktoś powie, no tak, ale oni wykonywali rozkazy. A czyje wykonywali rozkazy? Rosjanina czy Gruzina? No właśnie, Gruzina. Ale winni są Rosjanie. Rozumiecie Państwo? Proszę Państwa, cały ten Związek Radziecki był oparty na międzynarodówce. Tam lupą nie można było się dopatrzeć, kto był prawdziwym Rosjaninem. Sam Felix Dzierżyński, gdy Polak, gdy mu ktoś coś zarzucił, jakąś prorosyjskość, odpowiedział, że ja prorosyjski? Przecież ja najwięcej zabiłem Rosjan ze wszystkich tutaj i tak dalej. No, proszę Państwa, nie, ale to jest logiczne. Proszę Państwa, nie można było przeprowadzać rewolucji na terenie Rosji, używając do tego Rosjan, wiedząc, że trzeba będzie mordować Rosjan, bo by mieli skrupuły. Musiała być to międzynarodówka. Ale winni są Rosjanie. Czy teraz pewne rzeczy stają się bardziej przejrzyste? I dziś, gdy kłamliwą propagandą pseudohistoryków próbują wmówić nam, że to Rosjanie, proszę Państwa, to brednie są. To stawiajmy opór. To którzy to ci Rosjanie? Kogokolwiek z tej wierchuszki Związku Radzieckiego w tym pierwszym etapie nie weźmiemy pod lupę, to nie jest Rosjanin. Tyle. Musimy mieć dobre stosunki, proszę Państwa, z Rosją, bo ktoś na siłę próbuje te stosunki nam zmienić na złe, wrogie i zabójcze. Właśnie dlatego, że ktoś to pcha na siłę. No kto ma taką siłę? Kto ma taką siłę, że może na taką skalę wmówić nam, że czarne jest białe? Kto miał taką siłę, żeby Mileja wymienić na normalnego premiera? Kto miał taką siłę? I to tyle. To jest tyle, proszę Państwa. Rywalizujemy z kapitałem, który udaje głupiego, że z nami nie rywalizuje. Który mówi, że jest naszym przyjacielem. Jakim przyjacielem? Robi tylko i wyłącznie interesy na nas. Wcale nie jest naszym przyjacielem. Kłóci nas z naszymi przyjaciółmi, z narodami, z krajami, które powinny być naszymi przyjaciółmi. A my, jak frajerzy, często niesiemy te idee. Te chore idee. Nie mam nic do Rosjan. Niewinni są. Kompletnie są niewinni. A teraz, skoro jestem proszony o to, żeby zabrać głos na temat tego, co się dzieje na granicy ukraińsko-polskiej w sprawie blokady przejścia granicznego, no to proszę Państwa, znowu będę obrazoburczy. Przepraszam, jakieś tam doświadczenie mam i trochę inaczej patrzę na niektóre sprawy niż ci, którzy patrzą na te same sprawy tak, jak chcą, żeby patrzyli na nie jacyś ludzie z zewnątrz. Proszę Państwa, naprawdę, nie ulegajmy gotowcom podstawionym pod pyszczek, bo to może być zatrute. To jest fragment znowu z białoruskiej telewizji, który pokazuje niezadowolonych ukraińskich kierowców. Но протестующие непреклонны и заявляют, что блокировка границы продолжится, как минимум, до начала следующего года.
У нас нет еды, у нас нет воды, у нас нет денег. Посмотрите, сколько здесь стоит людей и машин. Все стоит на месте. Никто не хочет нас пропускать. Никто нам ничего не говорит. У нас проблема, и мы хотим вернуться домой. To stanowisko ukraińskich kierowców, którzy mają problem. W ten problem, proszę Państwa, zostaliśmy wpuszczeni przez polityków. My mamy problem i Ukraińcy mają problem. To, co ja teraz mówię, chciałbym, żeby doszło do Ukraińców. To jest bardzo ważne. Do tego oczywiście uważam, że przyczyniła się Konfederacja, która wykorzystała nas wszystkich Polaków. Problem z ukraińskim zbożem, jak Państwo pamiętacie, mówiłem to, powinien być załatwiony przez rząd. Rząd ma odpowiednie instytucje i powinien kontrolować jakość produktów, a nie my, obywatele, powinniśmy blokować granice i powodować taką sytuację, że Ukraińcy będą na nas wściekli. To jest bardzo dla nas niebezpieczna sytuacja. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, to ja za moment przekonam w zupełności. Oczywiście niektórych się nie da. Zróbcie wszystko, co trzeba, żebyśmy mogli wrócić do domu. I poszli na granicę. Policja coś tam próbowała, ale... No i niezadowoleni ukraińscy kierowcy zaczęli krzyczeć te banderowskie hasła. Sława Ukrainie, śmierć wrogom, tak? Proszę Państwa, to jest jakiś obłęd. To są standardy Unii Europejskiej, tak? No, są tacy, którzy krzyczą śmierć i tak dalej, typowo banderowskie hasła. Nieświadomi Polacy łykają to, będziemy za to wszyscy ponosić konsekwencje. Historia pokaże, to się na nas zemści. Takich haseł wykrzykiwać nie wolno. No i ktoś krzyknął śmierć Lachom. Oczywiście został stłumiony przez tych kierowców, ale najpierw było, jak Państwo słyszeli, hi-hi-ha-ha w pierwszym odruchu. Wszyscy Ukraińcy znają, jak słyszeliśmy to hasło, od razu odpowiednio zareagowali. I teraz, proszę Państwa, o co chodzi z tą granicą? Uważam, że to wszystko jest sprężyna CIA, sprężyna Wall Street. Konfederacja wywiodła kierowców tam na tę granicę, utwierdziła ich w słusznym przekonaniu. Posłowie są z nami! Proszę Państwa, psychologia wyższego rzędu. Ludzie nie zbiorą się sami, jak nie mają jakiegoś poklepywania po ramieniu od osób z pozycją. Konfederacja tu się bardzo, bardzo przyczyniła do tej sytuacji. Skutek tego jest taki, że to nie władza blokuje granice, tylko obywatele, Polacy, rozumiecie, naród. Rośnie frustracja na Ukrainie, i to jest, proszę Państwa, bardzo niebezpieczna dla nas sytuacja, ponieważ, jak wiemy, nastąpiło załamanie kondycji militarnej armii ukraińskiej. Z tego powodu bardzo dużo Ukraińców traci życie. Zaczyna się, proszę Państwa, niezrozumiała dla mnie liberalizacja przekazu medialnego. Przez blisko 2 lata władze ukraińskie ukrywały dramat, tragedię, straty, aż tu nagle jest wysyp. To jest wszystko wysterowane. Gdyby pan Zełenski chciał, żeby nie poszło to w eter, to by nie poszło. Oni są w reżimie wojennym i by bardzo łatwo mógł spacyfikować te wszelkie lamenty, które teraz i puszczanie prawdy, które teraz przychodzą w mediach ukraińskich, w mediach społecznościowych, mógłby to spacyfikować. Ale, proszę Państwa, to jest jakaś grubsza akcja. To jest grubsza akcja.
blokujemy granice. Ukraińcy na froncie nie mają czym walczyć. Giną w związku z tym, tragedie rodzinne, a broń kibluje w tirach na granicy, bo Polacy, ale nie rząd, już teraz naród polski blokuje dostawy broni. Proszę Państwa, uważam, że jest to spisek wymyślony na bardzo wysokich szczeblach w Stanach Zjednoczonych. Oni tam w NATO, na Wall Street, już nie mieli zamiaru finansować Ukrainy. Jak wiemy, ostatnio wstrzymane są różnego rodzaju programy, które były zapowiadane. Będziemy finansować Ukrainę tak długo, ile to będzie potrzebne. I nagle mamy blokadę na granicy, niemożność obrony, prowadzenia wojny, ludzie giną i jednocześnie rządy Stanów Zjednoczonych i innych krajów europejskich mówią, my już nie mamy broni. Nie, obiecywali, będziemy i tak dalej, i tak dalej. I teraz to, że oni już nie chcą dalej inwestować w tej wojny, którą już wiedzą, że nie wygrają, muszą, proszę Państwa, przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Ja uważam, że robią to właśnie naszym kosztem, że przerzucają odpowiedzialność na nas, bo Polacy im zablokowali w tym newralgicznym momencie. Polacy, rozumiecie? I te hasła śmierć Lechom mogą być coraz częściej powtarzane. Pierwsze koty za płoty, pierwsze już poszły. Ale kto wystartował z tym protestem? Konfederacja. Jest to korzystne dla Wall Street, które już nie chce inwestować w bezsensowne kosztowanie się na Ukrainie? Jest. Zawsze szukajcie drugiego dna. Ale co można było zrobić, proszę Państwa? A zostawić to trudno. To są skutki naszych wyborów. Jak robi odpowiedzialny, mądry, nie zasłaniający się społeczeństwem? Jak to zrobiła Konfederacja? Przy cichym pozwoleniu Morawieckiego. Cały czas Morawiecki rządzi. Jak robią władze Słowacji? Robią to samo. Robią to samo, proszę Państwa. Słowacja zakazuje importu ze względu na jakość tego zboża. Po prostu. Premier Fico nie zasłania się społeczeństwem, tylko wydaje oficjalny komunikat. Zboże jest złej jakości. Pamiętacie, mówiliśmy, że tak powinien mądry rząd postąpić. Ale wtedy winny by był rząd. Wtedy Morawiecki i jego ludzie byliby zagrożeni. Być może, że wiedzą, co to znaczy zemsta nacjonalistów ukraińskich. Ale zrobiono to tak, jak zrobiono. Wystawiono nas, społeczeństwo, tych biednych transportowców, jako przyczynę tego, że umierają ludzie na Ukrainie. Proszę Państwa, już są pierwsze tego typu zarzuty w stosunku do nas, już narodu teraz, a nie władz, bo władze to no chcą, tak, policja, przedstawiciel władzy, on tam chce przepuszczać, ale to Polacy nie chcą. A za moment może polecieć cała fala. Bo ja to mówię dlatego, żeby rządzący nami, którzy biorą pieniądze i są jak dupa, żeby wzięli za to odpowiedzialność, a nie my, obywatele. My się powinniśmy domagać decyzji władz w tej sprawie. Tak jak zrobił to odważnie zacny człowiek, nowy premier Słowacji. Rozumiecie, jak nas wykorzystują? To jest moja opinia na temat blokady na granicy. Ja jako premier sam bym taką decyzję podjął i nie narażał obywateli na nienawiść, jak widzimy, jak słyszymy, nacjonalistów ukraińskich. Ale to ja. Słynę z chamstwa. Dlatego nie miałbym oporów, że tak powiem. Nam potrzebne, proszę Państwa, paradoksalnie jest właśnie taki cham. W mojej ocenie w dobrym tego słowa znaczeniu. A nie migrant, który będzie jak łasica, będzie miły, milutki.
To się nazywa, panie Morawiecki, chyba kulturalny cham, tak? Się takiego człowieka tak określa. Kulturalny cham. Proszę Państwa, my mamy problem z kulturalnymi chamami. I o tym mówię. Krytyka, nagle media to zobaczyły. Zobaczcie, jak już pompują. Krytyka Zełenskiego i dowódców. Ukraińcy na froncie nie kryją frustracji. Zaczęło się na Ukrainie. Zaczęło się. Więc wszyscy teraz będą zainteresowani, żeby na kogoś przerzucić winę. I tu Polacy są pod ręką, ewidentnie pod ręką. Zaczęli cały proces blokowania transportu. Cały proces zaczęli. Tak będą niedługo mówić. Pierwsze już głosy poszły. O, mam nawet dla Państwa, to jest, proszę Państwa, naprawdę wyjątkowa, Konfederacja to jest wyjątkowa grupa ludzi, wyjątkowa. O tym TVN24 kilka dni temu. Politycy Konfederacji po wizycie u premiera Morawieckiego. Nie zamierzamy tworzyć rządu. Proszę Państwa, oni nie muszą tworzyć rządu. Oni wystarczy, że zagłosują za utrzymaniem Morawieckiego jako premiera. Będzie premierem mniejszościowym na początku, potem iluś przejdzie z każdego klubu, koła do PiSu i uzyskają większość. Oni wystarczy, że proszę Państwa, nie będą głosowali przeciwko niemu, bo powiedzą: nie ma naszej zgody na lewicowy, lewacki rząd. Tak będą mówić, tak? Każda zmiana, Bosak, jest korzystna, bo zanim nowy rząd się ogarnie, złapiemy jakiś oddech. Zmiana dla zmiany. Was też się powinno wymienić. Ile pan, panie Bosak, już jest w polityce? Od dziecka pan jest w polityce. To przeraża. A efekty z tego, oprócz korzyści dla pana, tak, i pana kolegów, potężne. A co my z tego mamy? Coraz gorzej. Rozmawialiśmy o polskich sprawach. Proszę Państwa, no patrioci. Kuźwa, patrioci dosłownie się zebrali. Panie Bosak, na tę okoliczność muszę panu przypomnieć pana patriotyczną wypowiedź. To było w lutym 2013, także całkiem niedawno, panie Bosak, panie Krzysztofie, siedzi pan sobie w ramach Gazety Polskiej, jakże polskiej, prawda? I rozmawia pan razem z panem Winnickim i tymi innymi, co do kariery robili za rządów PiSu. Jak pan mówi o tych Ukraińcach? Jak pan mówi? Wcześniej mówił, proszę Państwa, że z nacjonalistami rosyjskimi nie ma o czym rozmawiać. Nie ma o czym rozmawiać. Ale z ukraińskimi to tak. No to przypominam Państwu tych marszałków Związku Radzieckiego Ukraińskich. My mieliśmy na przykład kontakty z narodowcami ukraińskimi, którzy mimo bardzo głębokich dzielących nas tradycji, bądź odwołują do tradycji Bandery, bo zresztą żadnej innej tradycji nie mają. Bosak wciska, że Ukraińcy nie mają żadnej tradycji. No mają. Mają tradycję z Rosjanami. To jest jeden naród, Ruś i tak dalej. Co pan tu w ogóle za banialuki opowiada? Ale już wtedy widać było, jaka pana rola. I to powinno ich dyskwalifikować, wydawałoby się. To jednak okazuje się, że odnajdują gdzieś swoje korzenie chrześcijańskie, rewidują swój sposób patrzenia na tradycje narodowe ukraińskie, na sens ukraińskie. I jest z nimi o czym gada. Rewidują swoje, no zobaczymy, jak zrewidują. Już się pan, widzę, postarał, organizując blokadę granicy. Już się pan postarał. Zobaczymy, jak to się skończy. Proszę Państwa, tylko spokój nas może uratować. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Powtarzam, że jest mnóstwo broni zadołowanej w Stanach fabrycznych, broni automatycznej, granatników, specjaliści od wysadzania w tej części Europy się namnożyli. Jest ich tysiące, proszę Państwa. Wykształceni przez CIA i służby brytyjskie i inne kraje. To jest bardzo dla nas niebezpieczna sytuacja. Pan Bosak cały czas będzie robił oczywiście tutaj nam za patriotę. Tu pan premier Morawiecki po tym spotkaniu troszkę inne ma zdanie, panie Bosak. Morawiecki po spotkaniu z Konfederacją, spotkanie było konstruktywne. No,
panie Bosak, pochwalił pan premier Konfederację, że zdjęła odium nienawiści ukraińskiej za blokadę granicy, czyli śmierć Ukraińców, bo tak już jest to pompowane na Ukrainie, z niego i nałożyła odpowiedzialność na nas, Polaków. Pochwalił pana za to, że pan pupę uratował panu Morawieckiemu, tym posunięciem to cała Konfederacja. Panie Grzegorzu, jak się pan ma? Dobrze się pan ma? Spotkanie było konstruktywne. Wymieniliśmy się poglądami w wielu sprawach. Myślę, że było konstruktywne. Po to się spotkali. A przede wszystkim wrażenie psychologiczne, że w ogóle ktoś chce rozmawiać z Morawieckim, tak, z opozycji. A Bosak wyraźnie powiedział, prawicowy rząd, najważniejszy jest prawicowy rząd. Zobaczymy, jak będzie wyglądało, proszę Państwa, głosowanie za kilkanaście dni nad wotum nieufności dla Morawieckiego. Zobaczymy. Co będzie ważniejsze? Czy interes Polski, zmiana dla zmiany? Bo potem można następną taką zmianę zrobić. Czy ważne będą ideologie, panie Bosak? Chociaż już i tak pan tak nabroił, że teraz to obojętnie co pan zrobi, to już pan tym nie nadrobi. Mało państwu powiem, Bosak to jeszcze w ogóle teraz chroni pupę panu Morawieckiemu, bo ta nienawiść nacjonalistów ukraińskich za to, że giną no właśnie też nacjonaliści ostatnio, o czym szeroko w mediach rosyjskich, pan wręcz próbuje rozkochać nacjonalistów w Morawieckim. Nas pan wpuścił w kanał ze swoimi kolesiami z Konfederacji. Zrobiliśmy im odcięcie dostaw, ale Morawieckiego pan broni. Zobaczcie, jak on broni. I tu uwaga do nacjonalistów ukraińskich. To nie my, to oni. To oni. Uważajcie, bo i wy, i my często jesteśmy robieni w konia. Tak nami mieszają, jak chcą. To dla was jest informacja. Krzysztof Bosak, rząd sprzyja Kijowowi, a nie polskim przedsiębiorcom. Patrzcie, Morawiecki to by chciał, żeby te transporty szły. Nieźle, co? Nieźle. Tak to jest. W kałuże się położą, żeby Morawiecki przyszedł suchą stopą. I niech pan się nie boi rządów Tuska, panie Bosak, bo Tusk będzie kontynuował to, co Morawiecki zaczął. Tak jak Morawiecki kontynuował to, co Tusk zaczął i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna grupa ludzi. Elektrownia jądrowa w Koninie. Donald Tusk obiecał, że będzie kontynuował. Proszę bardzo. Program atomowy będzie kontynuowany. Wszystko będzie kontynuowane przez Platformę, to co było. Oczywiście w mediach nam powiedzą, że nie. No ale chyba będziemy mieli swój rozum. Ja to oczywiście będę omawiał, będę to Państwu przedstawiał, że to wszystko będzie kontynuowane, tylko będzie nazwane inaczej. Jeżeli myślimy, że Stany Zjednoczone i ogólnie NATO ponoszą, proszę Państwa, potężne koszty w sprzęcie, tak, utratę tego sprzętu na wschodniej Ukrainie, tam w tej wojnie, no to chciałbym przedstawić Państwu dane, bo rzeczywiście tego sprzętu natowskiego trochę popalono, ale potencjał krajów NATO jest znacznie większy, niż nam się wydaje. Gdybym teraz zapytał kogokolwiek z Państwa, jakie były straty amerykańskie w trakcie wojny wietnamskiej, bo robiłem takie testy, to ludzie odpowiadają, że no ze 100 samolotów na przykład. Ile czołgów? Usłyszałem, no 20, tak? No bo tamta armia Wietkongu to ona taka była, proszę Państwa, licha. Wojna w Wietnamie, jeżeli chodzi o Amerykanów, tam toczyła się około 10 lat, przepraszam, plus minus 2 lata. Ale w tym czasie przemysł amerykański wyprodukował potężne ilości sprzętu wojskowego. Straty wojny wietnamskiej, co wytrzymała gospodarka amerykańska, bo zaraz następne wojny zaczęli, były przepotężne w porównaniu z tymi stratami, które teraz są na Ukrainie. Więc NATO ma jeszcze potężny
potencjał i Rosja na pewno zdaje sobie z tego sprawę. Otóż, i to już brzmi za szok, w sumie wojsko Stanów Zjednoczonych straciło w Wietnamie prawie 10 tysięcy samolotów i helikopterów. 10 tysięcy! 3744 samoloty, poważne odrzutowe samoloty, 5600 helikopterów i niecałe 600 dronów już wtedy były. Potężne straty, więc jeżeli komuś się wydaje, że NATO już się wyczerpało i nie ma potencjału, to jest w błędzie. Tam poszły na ten ułój Rosjan i Ukraińców, jak i też najemników, tych nam oczywiście znacznie mniej żal, bo kasa najczęściej ich napędza, to jest dopiero początek. To się jeszcze może, proszę Państwa, naprawdę skończyć. I jeszcze przemysł zbrojeniowy amerykański nie będzie zadowolony. To jeszcze nie te kwoty. Ta wojna może się jeszcze rozszerzyć. Trzeba zrobić wszystko, żeby ta wojna się zakończyła. Przede wszystkim jej nie pompować. Ciekawostka w międzyczasie związana z sytuacją na Dalekim Wschodzie Ukrainy. Słyszał ktoś o pojęciu takim złoto scytyjskie? Ja pierwsze się dowiedziałem. Proszę Państwa, okazuje się, że to jest cała grupa artefaktów, które były na Krymie, a z pewnych względów znalazły się w tej drugiej części Ukrainy i one teoretycznie powinny być własnością tego Krymu, tak? No, proszę Państwa, Ukraina mówi, nie oddamy, bo to jest nasze. Proszę Państwa, no historycznie, poczytajcie sobie, było to Krymu, no ale a co tam? To są bardzo poważne artefakty, to są, proszę Państwa, artefakty w postaci złotego miecza na przykład z 4 roku przed naszą erą. To Wielka Brytania jeszcze wtedy, przepraszam, co tam wtedy w Wielkiej Brytanii było? A, jeszcze chyba króliki biegały. Tak, to chyba było jeszcze z tego okresu. A tu bezcenne artefakty, tak? Złoty hełm scytyjski z 4 wieku przed naszą erą. Złoty. W sumie 451 eksponatów kultury scytów, sarmatów i gotów, odkrytych podczas badań na terenie scytyjskiego Neapolu. A scytyjski Neapol, proszę Państwa, to starożytne miasto na Krymie. Przepraszam, to czyj ten skarb powinien być? Panie Zełański i tu wszyscy prawnicy z tego podobno całego świata. No to gdzie to powinno leżeć? No proszę Państwa, właśnie tak to jest, że to Rosjanie kradną pralki, tak? A jak już jestem przy pralkach, to przypomnę Państwu pewien typ uzbrojenia, bo podobno Rosja to tam prymitywna i tak dalej, to jest ważne, bo oni próbują nas przekonać, że tak jak Ukraińców, że Rosja to jest słaba, że jest sens atakowania. Myślę, że tak samo żołnierze Napoleona byli przekonywani, żeby na tą Moskwę iść i tak samo byli przekonywani żołnierze Hitlera i tak samo się nas przekonuje, tak samo przekonywana Rosja, że tam łupy, Ukraińców, przepraszam, że tam łupy są. No to pamiętacie Państwo, gdzieś około roku temu, gdy było oblężenie Mariupola, pokazałem Państwu bardzo ciekawe urządzenie rosyjskiej armii. Nigdzie nie znalazłem na tamten moment publikacji na temat tego urządzenia. Urządzenie, które jest formą radaru, które widzi przez ściany na odległość i wyłapuje ludzi. Może być ciemno, może być mgła, mogą być przeszkody. Widzi, w jakiej odległości jest człowiek. Coś w rodzaju magii. Jest jakiś rodzaj fal pewnie używany do anteny. I tego typu urządzenie, to taka fara, tak? Fara WR, zostało przejęte przez Ukraińców i jest opracowywane przez ich techników. I proszę Państwa,
No, sami Ukraińcy mówią ciekawe rzeczy na temat tego urządzenia. Да, попалась интересная штука, трофейная армия РФ, такая современная радиолокационная система обнаружения целей. No, ciekawa sztuka nam tu wpadła jako trofeum. Wykrywa technikę ludzi na odległość. I to chyba chodzi na Linuxie. Przy czym Rosjanie prezentowali to urządzenie, jak Państwo pamiętacie, na różnego rodzaju targach. I teraz Ukrainiec pokazuje, jak to działa i co wykrywa w polu pracy tego radaru. I to właśnie wykryło człowieka, że gdzieś tam jest w dali człowiek. To są cenne informacje. Trudno jest w sposób skryty gdzieś się zakraść, dokonać jakiegoś ataku, dywersji i tak dalej, bo to urządzenie po prostu wykryje, niezależnie jakiego kamuflażu się użyje. I to wystarczy. Rosjanie obejrzeli to wideo i pytają Ukraińców: a z jakich części do pralek jest to zrobione? Pamiętacie Państwo takie głupie informacje, żeby znowu pomniejszyć siłę przemysłu zbrojeniowego rosyjskiego, że Rosjanie używają części pralek do budowy rakiet. No, takie głupoty. One są bardzo niebezpieczne. Możemy ulec i kierując się dzikim instynktem, pogoni za łupami, zareagować tak, jak ktoś chce, żebyśmy zareagowali. A tak nie wolno. Już chyba nie jest tajemnicą dla nikogo, że będą bramki na Ukrainie. Wcześniej mówiliśmy, o tym się nie chciało wierzyć, że będą tak wszystkich Ukraińców brać na śmierć. Oby nie nas, ale to od nas zależy. Jedną szansę straciliśmy w wyborach parlamentarnych. Ludzie zagłosowali za partiami, które chcą się zbroić. Teraz będziemy mieli następną szansę w wyborach samorządowych, jak i też do Europarlamentu, żeby zmienić władzę. Zobaczymy, jak postąpimy. To wszystko, jak Państwo też wiecie, zależy od techniki, tak? Zdołamy zebrać podpisy. To i będziemy mieli większy wynik i większy w związku z tym udział we władzy. Ale Financial Times już oficjalnie pisze, że ludność krajów zachodnich i Ukrainy w dalszym ciągu przygotowuje się na ideę całkowitej mobilizacji. Proszę Państwa, oni się tam przygotowują, my też się przygotowujemy. Ludność krajów zachodnich i Ukrainy. Ukraińskie siły zbrojne potrzebują młodych żołnierzy, a obecny wiek personelu to jest, proszę Państwa, jakieś tam 35-40 lat, więc trzeba tych młodych. Już studia nie wystarczą, żeby uniknąć. I o tym już jest, proszę Państwa, coraz głośniej. A tu mam faceta, który jest tym głównym komisarzem z obwodu sumskiego, który mówi, że plan poboru tam w tym obwodzie to dopiero w 8% jest zrealizowany. Przez 3 miesiące, ostatnie 3 miesiące tylko 8% planu, jaki mieli. Czyli gdzie jest, proszę Państwa, gdzie są dowody teraz na setki, jak nie tysiące artykułów w prasie polskiej, światowej, ukraińskiej, że Ukraińcy ochoczo stanęli w obronie ojczyzny. No, kłamstwo. Dziś to widzimy. Dziś sam pan komisarz obwodu sumskiego nam to uświadamia, że wcześniej nas oszukano. Ukraińcy masowo idą do swoich wojenkomatów bronić. Nie, to było kłamstwo. Okłamano nas. I proszę Państwa, obawiam się, że tak też będą kłamać w przypadku, gdyby wplątali politycy, bo przecież nikt inny Polskę do wojny. Polacy ochoczo,
Proszę Państwa, to, że trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby zaciągać się do armii i bronić rządów, które wyciskały z nas ostatnie grosze. To trzeba mieć nie po kolei w głowie. Zamiast dobrze rządzić, żeby do wojny nie doszło. No, ja nigdy nie uwierzę w to, że Polacy będą garnęli się. Proszę Państwa, to, że są te szkoły wojskowe, klasy wojskowe i tak dalej, no to po prostu z braku laku. Ludzie myślą, że wszystko będzie bezpiecznie, że tak będą sobie po prostu tylko chodzić do wojska, na te poligony i awansować i zarabiać następną kasę. No, są nieświadomi po prostu tego, jak może być w Polsce, tak jak Ukraińcy nie byli świadomi. Wychodzą tego typu informacje, że to jest kłamstwo, że coś jest kłamstwem, tak? Podwójne zaprzeczenie. Tu mamy tą drapieżną telewizję 1+1 ukraińską, więc nie będę Państwu tego puszczał, mimo że to jest nagrywane gdzieś tam telewizora na ścianie w ukraińskim domu. Człowiek woła swoją żonę, chodź tutaj, zobacz, co oni podają. Irena, idź sюди, czyli chodź tutaj. I tu, proszę Państwa, na pasku w tej telewizji puszczono informację o śmierci tam i zaginięciu już do tej pory 1 126 652 Ukraińców. Później ta telewizja miała się wycofać z tych danych, że błąd jakiś tam powstał. Nie sądzę, żeby teraz akurat w tym okresie, nawet jeżeli to jest błąd, żeby to zrobiono przypadkiem. Nie sądzę. To wszystko jest pompowanie. Zresztą groby puchną tam na Ukrainie. Tam jest coraz więcej naprawdę strat. Masowo już Ukraińcy oddają się do niewoli. Jak Państwo wiecie, jest desant na lewobrzeżny brzeg Dniepru we wsi Krynki ukraiński. Tam ciągle są wysyłani żołnierze, gdy dostałem się do niewoli, mówią, że nie wiedzieli, gdzie płyną, że po prostu ich tam łódkami na drugi brzeg przerzucili i kazali iść gdzieś w tamtą stronę, bo tam jeszcze dalej są nasze pozycje. Ostatnio 40 tam się poddało Ukraińców. I Ukraińcy już się masowo poddają. Może nastąpić potężne załamanie. Wydaje mi się, że Rosjanie nie pójdą na taką rzeź Ukraińców, że bardziej będzie to... I to też dzięki temu nas jakby oszczędzi, że bardziej będą brać do niewoli. Po to stworzono ten program Wołga, specjalna częstotliwość dla Ukraińców, żeby mogli się poddać. To samo dotyczy też tych negocjacji. Proszę Państwa, ja jestem za negocjacjami. Negocjacje oczywiście w obecnej sytuacji nie będą mogły być zaakceptowane przez Rosję. Bo Rosja już była kilka razy oszukiwana. Pamiętacie Państwo wypowiedź polityków europejskich, że umowy mińskie, Mińsk 1 i Mińsk 2, były zawarte tylko i wyłącznie po to, żeby oszukać Rosję. Więc dzisiejszy Mińsk jakby 3 stoi pod dużym znakiem zapytania. Układ, uważam, dla Ukrainy nie był zły wtedy. Nawet chyba Rosja tego nie egzekwowała. Zbytnio 8 lat jakby nie egzekwowała, ale to jest dobry układ dla każdego kraju. Neutralność, proszę Państwa, neutralność. Dzięki temu możemy skupić się na budowie gospodarki. Oczywiście rozbudowane siły policyjne, co jeszcze bardziej wpłynie na tworzenie gospodarki. W zasadzie, jakby się tak zastanowić, to każda gospodarka wolnorynkowa, gdy obywatele będą mieli zapewnione bezpieczeństwo, żeby nie było bandytów różnego rodzaju, żerujących na nich, to musi się rozwinąć. Tak po prostu. Jednym z najważniejszych elementów prac rządu to jest, proszę Państwa, usunąć przestępców z ulic. I wtedy nie trzeba będzie kupować kosztownych systemów zabezpieczeń, tracić czasu, energii, można ją będzie poświęcić na pracę. Oczywiście nie da się tego zrobić w 100%, ale przynajmniej się starać. A dziś co mamy? Grasują całe watachy różnych rodzajów przestępców i policja jakby nic nie może i tak dalej. Niektórym rosną rogi, mają jakąś tam dziwną ochronę.
I kończę informacjami z Izraela. Benjamin Netanyahu, któremu ta akcja Hamasu spadła z nieba jak manna, bo miał poważne problemy z obywatelami. Pamiętacie Państwo największe w historii Izraela protesty? Dziś już nikt o tym nawet nie pamięta. Ogłasza, że po akcji uwolnienia zakładników izraelskich, których Hamas przetrzymywał, i w końcu tego kilkudniowego rozejmu nastąpi dalsze równanie z ziemią Strefy Gazy. I mam pytanie w związku z tym do Hamasu. Naprawdę tego nie przewidzieliście? I po co to było? Myślę, że ktoś u Was to przewidział. I po to to było. Uważajmy, proszę Państwa, na ekstremistów. Zawsze ktoś ich hoduje, daje im opiekę. Wiecie Państwo, jest mnóstwo różnego rodzaju ekstremistów w polskim antysystemie. Nic się im nie dzieje. Jakieś kosmetyczne tam smaganie po buzi piórkiem i to wszystko, co im się dzieje. Ktoś ich hoduje, bo po coś chce ich wykorzystać. I to samo było z Hamasem. Przecież mówiliśmy, że bronić jest Ukrainę szeroką rzeką, szerokim strumieniem. Wszyscy to widzieli. Ale po to to było. I dziś pan premier Izraela może dalej sprawować swoją władzę. Wyczyści sobie wszystko, jest w stanie wojny. Wyczyści sobie wszystko, opozycję, wyczyści sobie dokumenty. Uważajmy, żeby to się też nie stało z nami tutaj Polakami. Na szczęście my nie jesteśmy, proszę Państwa, tacy krewcy. To nas ratuje. Tylko spokój nas może uratować. To tyle na dziś. Zapraszam na jutro i ponawiamy apel, wieczny apel. Będziemy tak długo apelować, jak długo trzeba będzie. Żądamy uwolnienia Juliana Assange'a. Dziękuję bardzo.